Mam przyjemność w imieniu Rady Miejskiej złożyć gratulacje Państwu, jubilatom, ale także rodzinom Waszym, ponieważ Wasz wyczyn jest wielki. Ślubowaliście, że będziecie razem w dobrej i złej godzinie. Te godziny się rozkładały na dobre i na lepsze, na najlepsze, ale czasami i złe. Czego Wam gratuluję? Przede wszystkim wychowanie dzieci. Bo dzisiaj pewno większość z Was ma dzieci, wnuki, a może nawet i prawnuki. To jest ta Wasza duma. Móc patrzeć na właśnie pokolenia, które, na te sztafety pokoleń przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dzieci są oczywiście źródłem wielkiej radości, ale ile matczynych łez było przelanych, kiedy dzieci nie zawsze robiły tak, jakbyśmy chcieli, i ojcowskich może gdzieś tam ukradkiem wycieranych. To jest ten ciężar, który niesiecie, przynieśliście tutaj, a my Wam gratulujemy i zazdrościmy, bo chcielibyśmy tak samo doczekać tych lat i móc sobie powiedzieć: tak, jestem w środku drogi, bo to nie jest tak, że to jest bieg, który pewno kiedyś tam swoją granicę ma, ale 50 lat, jak Pan Prezydent powiedział, to jest etap. Za 5 lat spotkamy się znowu, jestem przekonany, a może i za 10, a może i za 15. Tego życzę. Dzisiaj ludzie żyją dłużej, są w coraz lepszej formie, poprawiła się też opieka zdrowotna, więc żyjemy dłużej i ja wierzę, że te 50 lat będzie się wydłużało. Państwo są, jak witaliśmy w progu Państwa, widzę, w świetnej formie, uśmiechnięci. I życzę, aby ten dobry humor Was nie opuszczał. Pewno po tych otrzymanych medalach, po tych uroczystościach spotkacie się w swoich rodzinach, wśród swoich przyjaciół i to będą dopiero też piękne, przepiękne chwile. Proszę Państwa, gratulacje. Tak jak tutaj powtórzę, nie mało oryginalnie, za Panem Prezydentem. Zdrowia, bo to jest najlepsza waluta. Nie dolary, nie złoto, nie banki, nie euro. Tylko zdrowie jest najlepszą walutą, najpewniejszą walutą. Inwestowanie w tę walutę jest najlepsze. I ja wierzę, że Państwo to zdrowie będziecie mieli i będziemy się spotykać jeszcze przez długie lata. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.